księdza Jana Twardowskiego w Kolniczkach. Wielkie brawa! Mieszka chłopiec, ma ojca, matkę, siostry dwie. Jest piękny, lecz na jego ciele, gdy tylko przyszedł na ten świat, wyrosły twarde, ostre kolce. Siostry to zwąchujący brat. Czy jest szczęśliwy Jan Grekierzy? Czy jest szczęśliwy? Chyba nie. Ta bajka smutno się zaczyna, a jak się kończy? Cóż to wie? Jączku, Jączku, mój synu, twe igły są przyczyną, że dotknąć cię nie mogę, a w sercu czuję trwogę. Jączku, bracie miły, igły twe się okryły, znowu w moje ręce, nie chcę tego więcej. Nocą spałeś, ale we śnie, znów pokłułeś mnie boleśnie. Synu mój kolczasty, dziwne dziecko moje, choć cię bardzo kocham, lecz się ciebie boję. Cóż poczuć mam, cóż zrobić masz? Odejdę w świat i będę sam, nie mówiąc nic nikomu, odejdę z tego domu. Pewnej ciemnej nocy, kiedy wszyscy spali, poszedł jędrek Jerzyk, dokąd byle dalej. Byle nie kłóć więcej matki, ojca swego, choć miał kolce, ale serca nie miał złego. Długo tak wędrował, wciąż unikał ludzi, wiedział, że u wszystkich wielki przestrach budzi. Ludzie się boją moich kolce. Czy otwór zawsze będę sam, czy znajdzie ktoś na kolce radę? Nie jestem zły, choć kolce mam. Szedł jędrek lasem borem, zatrzymał się wieczorem. Nad stawem na polanie coś się tu zaraz stanie. Coś kuje mnie, to boli. Wybacz mi za to proszę, lecz to nie moja wina. Na ciele kolce nasze, to bólu jest przyczyna. Choć nie chcę pójść, lecz pójść. Proszę o wybaczenie. O, ja bym chciał zmienić, lecz czy się kiedy zmieni? Żaba ma gładką skórę, bo bardzo lubi błoto. Zagłóż się z nami w błocie, kująca tę istotę. Zanurzę się po szyję i wskażę prosto w błoto. Nie chcę mi dłużej kującą być istotą. Co to w błocie? Nic się nie zmieniło. Nie zmieniło. Wcale ci na grzbiecie końców nie ubyło. Nie pomogło ci błoto, kująca ty istotą. I stąd chłopcze z kolcami, nie możesz zostać z nami. No, muszę przylądować, bo zostać tu nie mogę. Żyje swoim życiem, bo zwiedzane się w kolanie, gdy ją daje i ten, gdy się nie wie, znowu się radę zna.
śnią na niebie. Bardzo jestem zmęczony i zaraz sen mnie zmoży. Chętnie bym się położył tu, na tej trawie miękkiej. Czujemy w sobie coś kłującego. Ty mnie pokłułeś. Powiedz, dlaczego? Wybacz mi, trawa, proszę, lecz to nie moja wina. Na ciele kolce noszę, to bólu jest przyczyna. Choć nie chcę kłuć, lecz kłuj. Proszę o wybaczenie. O, ja bym chciał się zmienić, lecz ty się biedny zmieni? Ach, to doprawdy łatwa sprawa. Daję ci słowo, jakę trawa. Powiedz mi, jak się kotów zbyć? Wystarczy przecież trawą być. Wyrastać sobie tu i tam. Czy to nie piękne? Powiedz sam. Jesteś miękka, puszysta, ale ja tak nie umiem i trawy być nie mogę. Ja tego nie rozumiem, więc proszę weźmij z oczu kolczastą swoją postać, dopóki kolce nosisz, nie możesz tu pozostać. Znowu wyruszam w drogę, bo zostać tu nie mogę. Tędy, wśród zboża, pójdę polami, nie chcę być dłużej chłopcem z kolcami. Idzie zboża, idzie polami, i ktoś pomoże chłopcu z kolcami. Na to przeszło i jesień, i zima już za pasem. Wędruje jak drapieży, polami, bolem, lasem. Wędruje jak drapieży, bojąc się spotkać człeka. Idzie noga za nogą, nikt na niego nie czeka. Zabudźmy w lesie, co trzeba przejść. Lecz nagle poczuł nadzieję. No, nie będę tutaj dłużej stał. Niech to kto się dzieje. Krok za krokiem szedł ku światu, stąpał wolno, bez hałasu. Nagle, nagle, co za radość, jędrek Jerzyk wyszedł z lasu. Ujrzał domek, w oknie światło migotało i świeciło. Z głębi lasu to światełko tutaj mnie przyprowadziło, ale boję się, bo nie wiem, kto w tym domu mieszkać może. Czy pozwoli wejść do środka? Czemu nie śpi o tej porze? Ktoś uchylił domku drzwi, czyją w piątku widzę postać. Kimże jesteś? Powiedz mi i wejdź, jeśli chcesz tu zostać. Mam kolce na grzbiecie, więc szukam pomocy. Wędrując po świecie, spędziłem tej nocy. Kolczastą mam postać i pokłuć się mogę. Choć chciałbym tu zostać, wyruszę znów w drogę. Dobrze, że przyszedłeś do mnie. Już otwieram szerzej drzwi. Wejdź i usiądź. Tu, koło mnie. Dobrze ją tchórzę do tym. Jędrek wszedł do środka, co go tutaj spotka. Thank you.
wędrowałeś, wciąż bez odpoczynku. Usiądź więc wędrowcze, tutaj, przy kominku. Pewnej ciemnej nocy, gdy wszyscy spali, wyruszyłeś w drogę, dokąd, byle dalej. Byle nie kuć więcej matki ojca swego, choć masz kolce, ale serca nie masz złego. Jędrek siad zmęczony, chyba zaraz zaśnie, niechaj śpi, bo we śnie tak się dzieje właśnie. Biedny jędrek Jerzyk, zawsze, zawsze sam. Bardzo chcę mu pomóc, lecz czy radę dam? Żeby moje czary wielką miały moc, muszę je odprawić, nim się skończy noc. Jakich zaklęć użyć? Mała wróżka pyta, odpowiedzi szuka, księgę czarów czyta. Czyta, lecz czy zdąży? Czyta, a tymczasem noc dobiega kresu. Staje świt nad lasem. Znalazłam już zaklęcie i wiem, co zrobić mam. Wnet znikną wszystkie kolce, nie będzie ją Jędrek sam. Powiem mu, ja kolców twoich się nie boję, bo nie kolce ważne, ale serce twoje. Dziecko z kolcami szuka pomocy przy oku nocy. Gdy chcesz mu pomóc, nie starczą słowa. Na ból, cierpienie, bądź więc gotowa. Księgo, czy nie starczy zaklęć swoich sił? Co chcesz, księgo czarów, abym uczyniła? Chłopiec z kolcami szuka pomocy. Przyszedł do ciebie dziś o północy, aby mu pomóc, wymów zaklęcia, a potem mocno wdać go w objęcia. Jak można dotknąć choćby palcami jądrka Jerzyka chłopca z kolcami? Aby mu pomóc, nie starczą słowa. Tak, księgo czarów, jestem gotowa. Ja się twych kolców, jądrku, nie boję, bo nie kolce ważne, ale serce twoje. Chwytam w objęcia jądrka Jerzyka. I oto kolec na kolce znika. Budzi się jędrek, oczy otwiera, ze snu je mocno dłoń mi pociera. Sennym pięknym wróżkiem widziałem, ta wróżka mocno mnie przytuliła i odtąd kolców ostrych nie miałem. Ona od kolców mnie uwolniła. Jądrku, jądrku, to nie sen, to działały czary moje. Jak szczęśliwy dzień jestem. Cieszmy, cieszmy się oboje. Dziękuję, dobra wróżko, bo choć to nie do wiary, na ciele kolców nie mam, pomogły twoje czary. Nagle patrzy jędrek, oczom nie dowierza. A któż to w pośpiechu wiech i tutaj zmierza? Nareszcie jesteś, synu, tak długo cię szukamy. Dobrze, żeś się odnalazł, bo bardzo cię kochamy. Nie odchodź więcej, bracie, nie chcemy, byś był sam. Więc choć kolce miałeś, potrzebny byłeś nam. Ta bajka smutno się zaczęła, a jak się skończy? Wiem to już, w niewielkim domku mieszka chłopiec. Przed domkiem rośnie krzaczek róż. Matka i ojciec, siostry obie, dbają o piękny róży krzak. Czy teraz jędrek jest szczęśliwy? Czy jest szczęśliwy? Chyba tak.
Pani Kasiu, pani Basiu, pani Alino, pokazujemy się tam, pozujemy do zdjęć i za chwilę wręczamy nagrody za zdobycie którego miejsca? Tak jest, już wiecie. Za zdobycie pierwszego miejsca. Idzie do nas ksiądz, będzie wręczał nagrody. Bo tutaj na scenie jest sporo jego owieczek, że się tak wyrażę. 22 przegląd Teatrów Dziecięcych 2024. Pana dyrektora nie mogłem poprosić, bo pan dyrektor właśnie ma szkolenie. Dyrektora GOKU, więc bardzo proszę pomóc. Zaczniemy od dzieci. Kto zbiera kółko? O, bardzo dobrze. Tak jest. Szczoły. Teraz nagrodzimy. Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Kolniczkach za przedstawienie Jędrek Jerzy. Kto przedstawicielem? Proszę podejść do księdza proboszcza. O. Słuchajcie Państwo, aż mnie zatkało, szczerze powiedziawszy, a dlatego, że ja pamiętam początki tego przeglądu, rok 2002, sala gimnastyczna szkoły w Klęce, ani tej akustyki, ani ogólnie scenografii, no bo to sala gimnastyczna, to zupełnie inaczej, tak? Natomiast to, co się wydarza tutaj dzisiaj, słuchajcie, to już jest tak profesjonalne z waszej strony. Ja myślę, że wy to w większości aktorami zostaniecie. Tak czy nie? A nie, jednak nie. No szkoda. Ale to jeszcze wiecie, dzisiaj to jeszcze nie możemy przesądzać o tym. Dla pani, żeby im się jeszcze cudowniej pracowało z nowymi tekstami. Kto idzie? A no panie, panie, to wszystkie panie poproszę odebranie. No dobrze, dla pani Basi. Słuchajcie, tak jak w poprzednich spektaklach nagradzamy tego, który się wyróżnił aktora, tak? No i dylemat. Dwóch się takich pojawiło, no i co zrobić, tak? Ale obiecuję, że nagroda druga też będzie, znaczy dzisiaj też będzie, ale jeszcze będzie jedna. Bardzo proszę Jerzyka o odebranie nagrody indywidualnej za pięknie przygotowany tekst, bardzo dużą rolę i słuchajcie, naprawdę swobodę sceniczną. A słuchajcie, specjalne Grand Prix i dyplom otrzymuje oczywiście Wróżka. Dziękuję Państwu bardzo, księże proboszczu. Dziękuję, że jest ksiądz z nami. Myślę, że to fajne chwile i spotkanie jest bardzo miłe, tak? Jestem pełen uznania dla naszego już profesjonalizmu. Naprawdę moje gratulacje. Miło jest być z Wami, miło posłuchać to, co mówiłem, tego żywego słowa, które prezentujecie jako żywy obraz tego, co kiedyś gdzieś w książce zostało zapisane. Gratuluję Wam, gratuluję tym, którzy pomogli Wam przygotować. Gratuluję rodzicom, którzy pomogli te stroje wszystkie tak oryginalne, ciekawe przygotować. Wszystkiego najlepszego i dalszych sukcesów też. I słuchajcie, jeszcze raz wielkie brawa dla pani Kasi, dla pani Aliny, dla pani Kasi, dla pana Jana.